Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Dan jest wierzchołek trójkąta równobocznego o współrzędnych minus 4 i 2. Bok AB zawarty jest w prostym równaniu 2x plus 4y minus 5 równa się 0. Wyznacz długość boku tego trójkąta. Tak w uproszczeniu, o co tutaj chodzi? Sytuacja, rysunek będzie tylko pomocniczy. Może zamiast niebieskiego weźmy na zielony, przerzućmy albo na czarny. Mamy sobie układ współrzędnych. W tym układzie współrzędnych gdzieś sobie idzie jakaś prosta. Jest sobie gdzieś tam powiedzmy punkt C o współrzędnych minus 4 i 2. Gdzieś tutaj jest powiedzmy nasz punkt C. No, oczywiście rysunek tylko pomocniczy. No i gdzieś na tej prostej znajdują się punkty A i B, czyli cały bok AB. Czyli gdzieś pewnie jest tutaj A gdzieś tutaj jest B, albo na odwrót, tutaj będzie B, tutaj będzie A, no bo wierzchołki zazwyczaj przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. No i musimy obliczyć długość takiego odcinka, czyli na przykład długość tego odcinka lub długość tego odcinka. Ponieważ to jest trójkąt równoboczny, to wszystkie te trzy odcinki są równej długości. No i jak to zrobić możliwie najłatwiej? My to zrobimy w ten sposób. Zobaczmy, że odległość punktu C od tej naszej prostej, czyli ta odległość, co to jest? To jest wysokość trójkąta równobocznego. To jest wysokość trójkąta równobocznego, a wzór na wysokość trójkąta równobocznego to jest A pierwiastków z 3 podzielić na 2. Czyli zobaczmy, jeśli ja znajdę tę odległość, to sobie postawię tę odległość, tutaj ją przyrównam i wyliczę z tego A. Czyli znaleźliśmy odległość punktu C od prostej, od tej naszej prostej. Ta prosta tam ma równanie 2x plus 4y minus 5 równa się 0. Jak to zrobić? W tablicy odnajdujemy taki wzór, że odległość punktu od prostej można policzyć w następujący sposób, że to jest wartość bezwzględna z ax0 plus by0 plus c podzielić na, i to będzie pierwiastek z a kwadrat plus b kwadrat. Zaraz szybko mówię po kolei każdą literę. Co to będzie nasze x0? x0 to jest odległość tego punktu, którego liczymy, czyli to jest nasze x0, a właściwie nie jest odległość, tylko współrzędne, przepraszam, miałem współrzędne na myśli. Czyli to jest nasze x0. Minus 4 jest x0, y0 to jest nasza dwójka. Co to jest a, co to jest b, co to jest c? Nasze duże a to jest to, co stoi przy x, czyli ta dwójka, to jest nasze duże a. Duże b to jest to, co stoi przy y. Natomiast C to jest całe to wyrażenie, czyli to jest minus piątka. To jest nasze C. No idzie do dzieła. Podstawiamy sobie po kolei wszystkie wartości. Nasze A to jest 2, czyli liczymy 2 razy x0, czyli x0, czyli minus 4. Dodać. B razy y0, czyli 4 razy 2. Dodać C. Nasze C to jest minus 5. Zamykamy. Podzielić przez pierwiastek z a kwadrat. Nasze a do kwadratu to jest 2 do kwadratu. Dodać b do kwadratu to jest 4 do kwadratu. Co nam z tego wyjdzie, szanowni państwo? Tutaj mamy tak. Wartość bezwzględna. 2 razy minus 4 to jest minus 8. 4 razy 2 to jest 8. I tutaj mamy minus 5. Bo plus i minus daje nam minus 5. Podzielić przez tak. 2 do kwadratu jest 4, 4 do kwadratu 16, 16 plus 4 to jest 20, pierwiastek z 20. Czyli co mamy? Mamy wartość bezwzględną. Minus 8 plus 8 to jest 0, odjąć 5 to jest minus 5, podzielić przez pierwiastek z 20, czyli mamy tak jakby 5 przez pierwiastek z 20. No to jest 5, pierwiastek z 20 to będą 2 pierwiastki z 5. Usuwamy niewymierność z mianownika, czyli mnożymy górę i dół przez pierwiastek z 5. Czyli tutaj przez pierwiastek z 5 i tutaj przez pierwiastek z 5. Będziemy mieli 5 pierwiastków z 5, a na dole dzielimy sobie przez pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to jest 5, 2 razy 5 to jest 10. Piątka z dziesiątką się skraca, tu zostaje 1, tutaj zostaje 2, czyli mamy wynik, to będzie pierwiastek z 5 na 2. Czyli zobaczmy, że wysokość tego trójkąta równobocznego to jest pierwiastek z 5 przez 2. No i naszym zadaniem jest teraz przyrównać pierwiastek z 5 przez 2 do tego wzoru, czyli tutaj sobie piszemy pierwiastek z 5 przez 2. Ja może w nowej linijce, czyli a pierwiastków z 3 na 2, to się równa pierwiastek z 5 na 2.
Co robimy? Mnożymy razy 2 stronami, czyli mamy a pierwiastków z 3 to będzie pierwiastek z 5 i dzielimy przez pierwiastek z 3 stronami, czyli a to się równa pierwiastek z 5 przez pierwiastek z 3. Mnożę górę i dół przez pierwiastek z 3, żeby się pozbyć niewymierności z mianownika, czyli będę miał pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 3 to jest pierwiastek z 15, pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3. Czyli długość tego naszego boku a to według moich obliczeń to jest pierwiastek z 15 podzielić na 3 i to powinna być odpowiedź.